Cześć dziewczyny. Cześć. Pozdrawiamy z łazienek naszego ukochanego miejsca. W tą letnią, przepiękną, wakacyjną pogodę. Przysłałyście do nas zapytanie o to, żeby doprecyzować kwestię przedsiębiorczości stylu życia i przedsiębiorczości hybrydowej. Jak do tego podejść, jak się za to zabrać i na co zwrócić uwagę. I dzisiejszy odcinek jest właśnie o tym. Pytacie, jak pracując na etacie rozpocząć własną działalność gospodarczą, czyli mówimy tutaj o przedsiębiorczości hybrydowej. Pamiętajcie, że o hybrydzie mówimy wtedy, kiedy pracujemy na etacie i postanawiamy otworzyć własną firmę, jednocześnie nadal pracując, gdyż pozwala nam te pierwsze miesiące utrzymać się, bo wiadomo, że gdy zakładamy własne przedsięwzięcie, własny biznes, to nie od razu zarabiamy i to zawsze podkreślamy. I kolejna rzecz, na którą też zwracamy uwagę, bo często spotykamy się z takimi koncepcjami na robienie biznesu, że będę zarabiać na reklamach. Nic bardziej mylnego. Potraktuj to swoje zarobkowanie, jeżeli myślisz o przedsiębiorczości hybrydowej lub przedsiębiorczości stylu życia, bardziej długofalowo. Dlatego, ale że reklamy w momencie, kiedy robimy coś w internecie. Oczywiście, o tym tylko i wyłącznie mam na myśli to. YouTuberzy, czy też vlogerzy i niektórzy blogerzy, blogerki otrzymują zalokowanie pewnych produktów na zasadzie barterowej wymiany pewnego rodzaju produkty i to jest najczęściej spotykane. Dopiero po pewnym czasie i dotyczy to tylko grupy takiej dosyć wąskiej, przychodzą firmy z zapytaniem o lokowanie swoich produktów i płaceniem za to. Więc jeżeli myślisz o tego typu działalności, wiedz, że na to się pracuje, pracuje się na to latami. I to, że masz bardzo szerokie grono znajomych, które od razu będzie lajkować twoje Instagramy czy też Facebooki, to nie oznacza, że to jest to grono, które od ciebie będzie kupować produkty. Ostatnio czytałam bardzo dużo na ten temat artykułów, które potwierdzają, że reklama i marketing właśnie idzie w kierunku influencerów. Natomiast nie jest to takie piękne i oczywiste, jak się o tym czyta, to tak jest, natomiast żeby to zrealizować, tak nie jest. I myślę, że każdy, który zaczyna jakikolwiek nowy biznes, jakiekolwiek nowe przedsięwzięcie, napotyka w pierwszych miesiącach już działalności wiele przeszkód.